Boże, Klaudia Antczak. Zapraszam na kolejne wydanie Informacji Dnia. Pokojowa misja Sojuszu Północnoatlantyckiego na Ukrainie będzie jednym z tematów szczytu NATO w Brukseli. Spotkanie rozpoczyna się dzisiaj. O wysłaniu specjalnej misji pokojowej NATO i innych organizacji na Ukrainę mówił podczas wizyty w Kijowie wicepremier Jarosław Kaczyński. Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie w stanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy. Ambasador Ukrainy w Polsce Andrzej Deszczyca podkreślał, że inicjatywa wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo ciekawa i potrzebna. Ponieważ musimy doprowadzić do zatrzymania wojny, albo przynajmniej wstrzymania ostrzałów i doprowadzenia do tworzenia korytarzy humanitarnych. Ale te siły pokojowe będą, na pewno są potrzebne, czy będą oni pod egidą NATO, czy będą to międzynarodowe, w których będzie uczestniczyć tylko NATO, albo inne organizacje, to kwestia do dyskusji. Wysłanie do Ukrainy misji pokojowej pytany był minister Michał Dworczyk. Przypomniał, że pomysł został skrytykowany przez niektórych przedstawicieli opozycji. Dzisiaj do tej koncepcji, do tego apelu, który został wówczas sformułowany, po to, żeby przerwać właśnie dramat, tragedię, śmierć tysięcy osób cywilnych, kobiet, dzieci, bo z tym mamy do czynienia na Ukrainie, widać, że uzyskał poważny odzew. Jest dyskutowany na poziomie NATO. Stany Zjednoczone w tę dyskusję się włączają. Są kraje, które deklarują, że gdyby do tego rodzaju misji miało dojść, to chcą wziąć w niej udział. Kwestie wysłania misji pokojowej na Ukrainę zostaną poruszone podczas rozpoczynającego się dzisiaj szczytu NATO. Wejście wojsk natowskich do Rosji w jakiejkolwiek konfiguracji wywoła trzecią wojnę światową, mówił w polskim punkcie widzenia na antenie naszej stacji dr Bogusław Rogalski, ekspert do spraw międzynarodowych. Powinniśmy zrobić wszystko, aby zatrzymać Władimira Putina i jego armię i nie dopuścić do wybuchu III wojny światowej, mówił dr Bogusław Rogalski, ekspert do spraw międzynarodowych. Moim zdaniem wejście wojsk natowskich w jakiejkolwiek konfiguracji wywoła niestety konflikt zbrojny i prawdopodobnie wywoła III wojnę światową. Tego powinniśmy unikać i powinniśmy zrobić wszystko, aby do tego nie doszło. Zwłaszcza, że Pakt Północnoatlantycki zgodnie z traktatem waszyngtońskim o powstaniu NATO nie ma w swojej działalności ani w swoich zapisach misji pokojowych. NATO owszem jest paktem obronnym, jest paktem wyłącznie wojskowym i owszem uczestniczy w misjach pokojowych, ale nie na podstawie własnego mandatu. Państwa wchodzące w skład Paktu Północnoatlantyckiego mogą uczestniczyć w misjach pokojowych na prośbę Rady Bezpieczeństwa ONZ lub Rady Stałej OBWE, przypomniał dr Bogusław Rogalski. Żadna z tych organizacji nie poprosiła o taką misję na Ukrainie, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że gdyby doszło do wejścia wojsk, jakichkolwiek wojsk, a tym bardziej wojsk natowskich na terytorium Ukrainy, musiałoby także dojść do starć z Rosją, a tym samym do rozlania konfliktu zbrojnego i wojny na kraje trzecie. Jak dodał ekspert, Władimira Putina i jego armię można zatrzymać w dwojaki sposób. Po pierwsze, poprzez bardzo mocne przekazywanie uzbrojenia ukraińskiej armii, po to, aby rosyjska armia wykrwawiła się i zatrzymała na terytorium Ukrainy. Wówczas Władimir Putin nie będzie miał możliwości do szybkiego atakowania innych państw. Mówi się przecież o Mołdawii, Gruzji, krajach nadbałtyckich, a nawet przecież Polsce. I drugi warunek, który skutecznie zniechęci Władimira Putina do rozszerzania konfliktu na inne państwa, to całkowita blokada i embarga, ale całkowita, jednomyślna świata Zachodu na wszystkie produkty rosyjskie, a przede wszystkim związane z gazem, ropą i węglem, czyli te produkty, które przynoszą największy zysk do budżetu rosyjskiego. Ponieważ, jak mówi dr Bogusław Rogalski, jeśli w rosyjskim budżecie nastąpi zapaść i nie będzie możliwości finansowania rosyjskiej armii, wówczas zapędy odbudowywania granic Rosji w granicach Związku Sowieckiego spełzną na niczym.
Dziś w Brukseli rozpocznie się szczyt Rady Europejskiej. To kolejna próba odpowiedzi wspólnoty na działania wojenne Rosji prowadzone na Ukrainie. Na rozpoczynającym się szczycie Rady Europejskiej unijni przywódcy poruszą temat sankcji na Rosję. Premier Mateusz Morawiecki będzie ponownie postulował o to, aby cała Unia uderzyła w rosyjski sektor energetyczny, bo to właśnie z pieniędzy za gaz Putin finansuje zbrodnicze działania na Ukrainie. Być może tym razem unijni przywódcy podejmą zdecydowane działania, podkreślał minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Coraz większym zrozumieniem cieszy się postulat odejścia od węglowodorów pochodzących z Rosji. Wpływ na tę decyzję mogą mieć Stany Zjednoczone. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że planuje rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem na temat dodatkowych dostaw gazu. Chcemy robić wspólne zakupy gazu jako Europejczycy, a nie 27 różnych oddzielnych ścieżek zakupu. Będę rozmawiała z prezydentem Bidenem o możliwości przesyłu gazu skroplonego z USA do Unii Europejskiej. W piątek po rozmowach z unijnymi przywódcami prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleci do Polski. W sobotę spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy przywódców mają dotyczyć współpracy sojuszniczej i pomocy, jakiej oba państwa mogłyby udzielić Ukrainie, podkreślał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wierzymy, że ta wizyta przyczyni się do tego, żeby te procesy przekazywania środków i wsparcia następowały jeszcze efektywniej i były jeszcze szybsze. Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w naszym kraju ma ogromne znaczenie. Rozmowa Joe Bidena z Andrzejem Dudą to sygnał dla innych państw Zachodu, że Polska jest dzisiaj kluczowym graczem na arenie międzynarodowej, akcentował politolog profesor Mieczysław Ryba. Widać, jaką potężną rolę odgrywa w tej całej konfiguracji Polska. Jeszcze kilka miesięcy temu Biden uważał, że to Niemcy będą tym głównym czynnikiem bezpieczeństwa w Europie Środkowej, ale to była wielka pomyłka. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wizytę w naszym kraju zakończy w sobotę po południu. Od 28 marca nie będzie obowiązku zakrywania ust i nosa. Wyjątkiem będą ośrodki lecznicze. Już tylko dni dzielą nas od momentu, kiedy oficjalnie maseczki zasłaniające usta i nos nie będą obowiązkowe. O swojej decyzji poinformował dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Jej powodem jest tendencja spadkowa zachorowań na COVID-19 oraz łagodniejsza forma choroby, która pojawiła się wraz z najnowszą mutacją. Poprzedniej doby wykonano blisko 74 tysiące testów. Niespełna 10,5 tysiąca z nich dało wynik pozytywny. W szpitalach przebywa ponad 6300 osób, u których zdiagnozowano COVID-19. Do końca kwietnia, jak zapowiedział minister zdrowia, przewidywana jest zdecydowana redukcja hospitalizacji i zakażeń. Dziś zostanie ogłoszony wyrok w procesie karnym wytoczonym zarządowi Fundacji Lux Veritatis przez Watchdog Polska. Oskarżyciel w mowie końcowej nie przedstawił żadnej argumentacji ani żadnego dowodu na to, co zostało spisane w akcie oskarżenia, mówiła na antenie telewizji Trwam dyrektor finansowy fundacji Lidia Kochanowicz-Mańk. Sprawa trwa od 2016 roku, gdy sieć obywatelska Watchdog zażądała od Fundacji Lux Veritatis informacji na temat pozyskanych i wydanych środków publicznych. Fundacja przekazała takie informacje. Zdaniem przedstawicieli Watchdog Polska były one jednak niekompletne. Zarówno do tego aktu oskarżenia na samym początku sprawy, jak i podczas całego procesu, który trwał wiele miesięcy, już nawet chyba i lat, a jak również w mowie końcowej, skarżący nas, zarzucający nam tego typu czyny, nie przedstawili ani jednego dowodu na to, co zostało zapisane w akcie oskarżenia. Zarzuty są absurdalne, podobnie jak żądania, jakie przed sądem kieruje Watchdog Polska. Akt oskarżenia mówi również, że w związku z tym, że nie udzieliliśmy tej informacji, uzyskaliśmy jakąś bliżej nieokreśloną korzyść osobistą, korzyść materialną, że współpracując wspólnie wszyscy członkowie zarządu, nakłanialiśmy naszych pracowników do tego, żeby tej informacji nie udzielać.
Oskarżyciel domaga się bezwzględnego więzienia dla członków zarządu Fundacji Lux Veritatis, dyrektora Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka, ojca Jana Króla oraz dyrektor finansowego Lidii Kochanowicz-Mańk. Przy okazji rozgłos sprawy wytoczonej zarządowi Fundacji Lux Veritatis oznacza dla Watchdog Polska korzyści majątkowe. Mecenas Zaborowski, który jest obrońcą ojca dyrektora, pokazał, jak ta kampania wyglądała, pokazał, jak użyto wizerunek ojca dyrektora, żeby zbierać 1% podatku, prawda, na szczytny cel walki z Fundacją Lux Veritatis, z ojcem dyrektorem, z dziełami, które stworzył. Działania wymierzone w zarząd Fundacji Lux Veritatis mogą doprowadzić do niebezpiecznego mechanizmu niszczenia niewygodnych mediów, mówi dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dr Jolanta Hajdasz. Sprawa nie jest ani błaha, ani banalna. Przeciwnie, stanowić może niezwykle groźny precedens i może utrwalić w naszym systemie sądowniczym mechanizm niszczenia niewygodnych organizacji, przede wszystkim niewygodnych mediów, które funkcjonują poza tak zwanym głównym nurtem. Fundacja Lux Veritatis zajmuje się działalnością naukową, kulturoznawczą, upowszechnianiem edukacji religijnej i społecznej, między innymi w ramach programów telewizyjnych. Od 2003 roku jest nadawcą Telewizji Trwam. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Szczególne miejsce upamiętniające Polaków, którzy ratowali Żydów, znajduje się w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. Tam w najbliższą sobotę odbędą się uroczystości upamiętniające. 24 marca 1944 roku w Markowej Niemcy zamordowali rodzinę Ulmów. Józefa i Wiktorię będącą w ciąży oraz ich dzieci wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy w 2018 roku 24 marca został ustanowiony przez parlament Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ci, którzy bezinteresownie pomagali Żydom, otrzymali odznaczenie honorowe przyznawane przez Izraelski Instytut Yad Vashem. Spośród wszystkich odznaczonych obywateli 51 krajów świata, Polacy stanowią najliczniejszą grupę sprawiedliwych wśród narodów świata. Wyjątkowym w skali międzynarodowej pomnikiem powstałym z pragnienia oddania czci Polakom, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów przed niemiecką zagładą, jest Kaplica Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. W najbliższą sobotę w toruńskim sanktuarium o godzinie 12 będzie sprawowana msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Suskiego, biskupa seniora diecezji toruńskiej. Następnie rozpocznie się sympozjum z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Transmisja z uroczystości na antenie naszej stacji. Dzięki inwestycjom we własne wydobycie w 2021 roku Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła prawie 70 miliardów złotych przychodów. To wzrost o 78% w porównaniu do roku poprzedniego. Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w minionym roku odnotowała poprawę większości głównych wskaźników finansowych i operacyjnych. Pozwolił na to m.in. dynamiczny wzrost cen węglowodorów, zwłaszcza gazu ziemnego, a także inwestycje we własną działalność wydobywczą. W efekcie spółka zarobiła blisko 70 miliardów złotych, podkreślał prezes PGNiG Paweł Majewski. Wyniki grupy kapitałowej PGNiG za 2021 rok pokazują, że nawet w warunkach ekstremalnych zmian cen węglowodorów i ogólnoeuropejskiego kryzysu gazowego, PGNiG jest w stanie nie tylko utrzymać stabilność działania, ale również poprawić wyniki i konsekwentnie realizować strategię, czego efektem jest wzrost wartości grupy i poprawa bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. W ubiegłym roku grupa PGNiG zwiększyła wydobycie gazu ziemnego o 19%, a ropy naftowej o prawie 4%. Największy wzrost produkcji odnotowano na norweskim szelfie kontynentalnym. To właśnie Norwegia stanowi dla Polski priorytetowy kierunek rozwoju ze względu na strategię dywersyfikacji dostaw i uniezależnienia się od dostaw z Rosji. Na teraz to wszystkie informacje. Więcej w wydaniu po godzinie 12. Zapraszam.